ćwiczenie, które prezentuję na filmie, znane jest jako Copenhagen Plank. Jest to podpór bokiem na przedramieniu lub dłoni, w którym pewien procent ciężaru ciała opieramy na wewnętrznej stronie nogi lub stopy, powodując tym samym pracę mięśni, między innymi okolic stawu biodrowego, a głównie skupiamy się na grupie przywodzicieli. Ten zespół jednostek motorycznych naszego ciała jest odpowiedzialny nie tylko za przywodzenie nogi, jak sama nazwa wskazuje, ale także za prawidłowe funkcjonowanie bioder i pośrednie odciążenie kręgosłupa. Dzieje się to poprzez wspomaganie mięśni wewnętrznych działających na staw biodrowy i kręgosłup lędźwiowy. W odpowiednim dla siebie kącie ustawienia przywodziciele dopełniają ruch zginania lub prostowania w stawie biodrowym. Dla uzupełniania faktów przykładem. Aktywność ta również sprawdza się w pewnym momencie rehabilitacji oraz jako czynnik aktywujący osłabione tkanki, a pokazuję to na sobie, gdyż przeszedłem 2 zerwania więzadła krzyżowego i 3 artroskopie tego samego kolana, a dzięki niemal codziennemu, sumiennemu stosowaniu Copenhagen Plank wraz z zestawem innych ćwiczeń dziś jestem w stanie lądować salta i kopnięcia na jedną nogę, a także uprawiać kickboxing. Technika wykonania jest prosta, aczkolwiek wymaga wypunktowania kilku istotnych zasad, które prezentują się następująco. W wersji ułatwionej możesz ustawić się na przedramieniu oraz wsunąć nogę na ławkę tak, aby zmniejszyć dźwignię. Im bliżej biodra będzie punkt podparcia, tym łatwiej będzie trzymać równowagę, co oczywiście działa na plus dla osób początkujących albo wprowadzających ten element w dzień lżejszej aktywności. W wersji trudniejszej oprzyj dłoń w pozycji wygodnej dla Ciebie, wyprostuj łokieć i oprzyj wewnętrzną część stopy na ławce. Napnij nogę i wyprostuj kolano. Wolną nogę umieść pod ławką lub zegnij w kolanie. Trzymaj ją u góry w powietrzu. Niezależnie od wersji, zawsze staraj się trzymać bark i łokieć w jednej linii ze sobą. Spinaj pośladki. Gdy spojrzysz na swoje stopy, to masz widzieć proste biodra tworzące jedną linię z resztą ciała. Możesz tworzyć lekki łuk w górę, wypychając bok ciała poprzez mocniejsze dopięcie mięśni z przeciwnej strony, czyli tej znajdującej się bliżej ziemi. To Cię ustabilizuje i dodatkowo sprawi, że ćwiczenie będzie bardziej efektywne. Patrz spotęgowanie napięcia mięśniowego. Noga podporowa to Twoja dźwignia, jak już wspomniałem. Element stanowiący klucz do prawidłowego wykonania. Naciskaj nią na ławkę, jakbyś miała unieść się wyżej. Wygenerujesz w ten sposób więcej napięcia potrzebnego do przepracowania przywodzicieli oraz ponownie sprawisz, że praca będzie bardziej efektywna. Jeśli opierasz podudzie w łatwiejszej wersji, skup się mocno na odczuciu wbijania go w ławkę, które spotęguje spinanie się partii, w którą celujesz. Podczas opierania stopy natomiast rozłóż ciężar ciała porówno na wszystkie jej punkty podporu. To tyle. Mam nadzieję, że materiał jest pomocny. Serdecznie dziękuję za oglądanie i wysłuchanie. Niezależnie od tego, czy Ci się podoba, czy nie, możesz zostawić opinię i ocenę, subskrybuj kanał. I jeśli uważasz, że materiał może wnieść coś do treningu Twojego lub Twoich znajomych, podziel się nim z ludźmi dookoła. Dzięki, to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Sebastian Parat, Strefa Sprawności. Cześć.